Kolejnym spotkaniu z oprogramowaniem Processing. Na wcześniejszym filmie poznaliśmy podstawowe czynności związane z obsługą szkiców w Processingu. Staraliśmy się zrozumieć, jak komputer widzi kolory. Poznaliśmy funkcję rysowania kształtów, a także poznaliśmy układ współrzędny, na którym opiera się komputer przy wyświetlaniu naszych rysunków. Teraz poznamy podstawy animacji, utrwalimy sobie wiadomości o układzie współrzędnym, poznamy zmienne obsługujące myszkę oraz zmienne, które opisują okno. Tutaj widzicie, przygotowałem sobie programy, z których będziemy korzystać. W każdej chwili możesz zatrzymać ten film i przeanalizować komendy, które widzisz na ekranie. Widzimy, że pojawiły tutaj się nowe funkcje, funkcja setup i funkcja draw. Jak dotąd korzystaliśmy ze szkiców jako serii komend wykonujących się jedna po drugiej. Generowały one jeden statyczny obrazek. Animacja wymaga, aby każdy kolejny rysunek wyświetlany w naszym oknie różnił się od poprzedniego. Uzyskujemy to z pomocą dwóch bloków funkcji, które od teraz będziemy używać w każdym szkicu. W bloku setup będziemy ustawiać podstawowe informacje o szkicu, jak np. wielkość okna czy początkowe tło. Natomiast w bloku draw będziemy ustawiać wszystkie komendy dotyczące właściwości danego rysunku i co ma się na nim pojawić. Każdy z bloków jest tak naprawdę funkcją i by działał poprawnie, trzeba go poprzedzić słowem def od słowa definicja, define, i po nazwie dodać dwukropek. Wszystkie kolejne komendy, które należą do danego bloku, czy to setup, czy draw, będą przesunięte o jeden tabulator, tak zwane wcięcie. I teraz zobaczcie. Mamy tutaj def setup. Otwieramy, zamykamy nawias i dwukropek. Jest to taka konstrukcja, która mówi naszemu oprogramowaniu, że teraz wszystko, co poniżej znajdzie się po wcięciu, będzie należało do tej funkcji. Trzeba o tym pamiętać, jeżeli tutaj zrobimy błędy, to nasz program albo nie będzie działać, albo będzie działać nie tak, jak będziemy chcieli. I widzimy, że tutaj ustawiamy sobie okno o rozmiarze 1000x1000 i tło o takim kolorze. Następnie będziemy chcieli stworzyć elipsę z jakimś tam wypełnieniem. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Widzimy, mamy duże pole, na którym będziemy tworzyć nasze rysunki. I tu mamy okrąg. Następnie chciałbym Wam pokazać, jak możemy wykorzystać zmienne. Tu sobie zamknę to okno i tu widzimy, że tą linijkę zakomentuję, natomiast ten komentarz usunę i tu mamy dwa takie parametry jak mouse x i mouse y. Są to zmienne, których nie musimy wcześniej definiować, są to takie zmienne systemowe, które przechowują aktualne położenie kursora myszki i określenie tego punktu, gdzie w danej chwili znajduje się kursor, jest przez zmienną mouse x, która określa pozycję na osi x, i mouse y, która określa pozycję na osi y. Zmienna jest to po prostu takie odwołanie do miejsca w pamięci, gdzie przechowywane są informacje, które nas interesują, i każda zmienna ma nazwę, żebyśmy nie musieli pamiętać dokładnego adresu, na przykład na dysku twardym, tylko czy to w pamięci podręcznej komputera, tylko posługując się nazwą, mamy bezpośredni dostęp do wartości, które nas interesują. Zobaczmy, jak teraz ten program będzie działać. Uruchommy go.
Teraz widzimy, że jak poruszam kursorem, rysuję okrąg. Jak to działa? Tak naprawdę tutaj zatrzymam sobie jeszcze. Ta funkcja jest tak naprawdę, wykonuje się w pętli. I ta pętla jest wykonywana 60 razy na sekundę, czyli bardzo szybko te komendy są wykonywane, jedna po drugiej. Gdy zostanie wykonana ostatnia komenda, program przechodzi tutaj do początku i za każdym razem, jak ja przesuwam moim kursorem, to w miejsce zmiennej mouse X i mouse Y podstawiana jest aktualna wartość, czyli środek elipsy jest w miejscu, gdzie w danej chwili jest mój kursor. I no i tak jak przesuwam sobie kursorem, tak widzimy, że uruchomię to jeszcze raz. Za kursorem jest rysowany okrąg. Możemy spróbować zrobić tak, że w danej chwili będzie rysowany tylko jeden okrąg. I później po zmianie położenia kursora okrąg pojawi się w innym miejscu. W tym celu przy każdym obiegu pętli musimy rysować nasze tło na nowo. W tym celu przeniosę tutaj definicję tła tutaj do tej funkcji i teraz, za każdym razem, gdy ta funkcja będzie się wykonywać na nowo, tło będzie rysowane również na nowo. Dzięki temu to, co było narysowane tam wcześniej, zostanie zamazane. Zobaczmy, jak to teraz będzie działać. Teraz widzimy, że za naszym kursorem podąża okrąg, który rysujemy. I teraz chciałbym Wam pokazać różne ciekawe sposoby na tworzenie fajnych rysunków, fajnych animacji i trochę dać Wam takiej swobody, żebyście sobie tu poćwiczyli, jak te funkcje mogą działać. Zamykam tutaj. Muszę sobie dać tutaj komentarz, gdyż tego nie będę już potrzebować. I zobaczcie. Tu sobie definiuję okrąg, przepraszam, nowe okno. Tło 000 to jest tło czarne. I będę tutaj rysować linię. Linia będzie w takim kolorze. Widzimy, że pojawił się tutaj czwarty parametr i trzy pierwsze określają kolor, czyli tu mamy R, G i B, czyli red, green, blue, czerwony, zielony, niebieski, a to jest tak zwana przezroczystość. Zaraz Wam pokażę, na czym polega przezroczystość. Tu mamy grubość tej linii, a tu widzimy definicję. Czyli tak, początek linii mamy taką zmienną jak width i height, czyli szerokość i wysokość. Jest to szerokość okna i wysokość okna. Tutaj mamy zdefiniowane wymiary okna, czyli width to jest 1000, height w tym wypadku też jest 1000. Gdy podzielimy te wartości przez 2, to będziemy mieć sam środek. Czyli nasza linia będzie zaczynać się na środku naszego ekranu i drugi jej koniec będzie w danym położeniu kursora myszki. Zobaczmy, jak to teraz będzie działać. Widzimy, że linia jest rysowana. I teraz zobaczcie. Gdy poruszam wolno, widzimy,
coś takiego, że te linie są takie blade. To jest właśnie związane z tym ostatnim parametrem przezroczystości. Jeżeli ten parametr zwiększę, na przykład na 100, jego określamy w procentach. 100% to nie jest w ogóle przezroczysty, 0 można powiedzieć, że go nie ma, bo jest zupełnie przezroczysty. No i zobaczmy, jak to teraz działa. Widzimy, że jak bardzo będę szybko przemieszczał kursorem, to ta linia będzie taka blada, ale już dużo mniej niż to było w przypadku, gdy tutaj ta wartość jest mniejsza. Zobaczmy jeszcze raz. Jest to taki dodatkowy parametr, który możemy sobie tutaj zmieniać. I to jest na przykład pierwsza wersja naszej tutaj animacji. W tym miejscu chciałbym dodać sprostowanie, gdyż parametr przezroczystości w funkcji stroke nie jest ustawiany od 0 do 100, tylko od 0 do 255. Czyli w momencie ustawienia maksymalnej wartości nie mamy w ogóle przezroczystości. Proszę Cię, spróbuj sobie zamiast 100 wpisz 255 i zobacz, jak to będzie wyglądało. Możemy zrobić trochę inaczej. Na przykład, że nasz kolor będzie zmieniany w zależności od położenia myszki. I teraz wezmę sobie tak. Tak i powiedzmy, a niech będzie, że dalej będziemy tu od środka. Teraz widzimy, że tutaj mamy zielone, tu idziemy w kierunku żółtych, tu teraz mamy czerwone, więc po prostu w zależności jakie przyjmiemy parametry, taki tutaj tworzymy kolor. Kolejnym ciekawym efektem może być, gdy grubość uzależnimy na przykład od położenia myszki i tutaj damy sobie przez 2 jeszcze. No, na przykład spróbujmy coś takiego. Tu widzimy, że ta linia jest bardzo gruba. Tu się już robi cieniusieńka. Oprócz tego zmieniamy kolor. Więc widzisz, że tutaj można pobawić się tymi parametrami. No i spróbować uzyskać bardzo ciekawe efekty. I tak, na przykład, jeżeli masz ochotę i masz czas i chciałbyś się pobawić tymi funkcjami, które teraz poznaliśmy, możesz spróbować umieszczać tą zmienną mouse X i mouse Y w różnych miejscach, czy to właśnie one będą odpowiedzialne na przykład za początek linii, za koniec linii, za kolor, za grubość linii. Możesz spróbować też rysować okręgi, kwadraty, elipsy, zobaczyć jak to będzie się wszystko zmieniać. Czasami no, efekt może Cię zaskoczyć. Fajnie, gdybyś próbował przewidzieć efekt swojego programu, czyli jak zrobisz program, zastanów się, jak on będzie działać. No i sprawdź, czy udało Ci się przewidzieć efekt Twojego programu. Ewentualnie wymyśl sobie,
co chciałbyś rysować, w jaki sposób, i spróbuj zrobić taki program, żeby realizował ten twój pomysł. Nie przejmuj się, jeżeli ci nie wyjdzie za pierwszym razem. Na spokojnie zastanów się, jeżeli gdzieś zrobiłeś błąd, myślę, że uda ci się to poprawić. Miłej zabawy, no i do zobaczenia w kolejnej części. Hej!